Ulica Głęboka w Cieszynie przeszła rewitalizację. Po czasowych ograniczeniach ruchu w centrum miasta znów przywrócono możliwość wyjazdu z ulicy Menniczej na ulicę Głęboką. Miasto Cieszyn zaznacza jednak, że ruch w Śródmieściu ma być ograniczony. O tym, jakie są plany miasta względem ruchu i nie tylko, na ulicy Głębokiej oraz w rejonie rynku oraz jakie są efekty modernizacji, opowiedziała burmistrz miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Oczywiście to, o czym mówimy, czyli sam rynek, ulica Głęboka między 10 a 17, ograniczenie ruchu to drastyczne ograniczenie, które dotyka tak samo kurierów i dotyka tak samo osób, które zaopatrują swoje lokale. No, myślę, że to też spowoduje, że przynajmniej w lecie będzie przyjemniej przejść się deptakiem, czy też usiąść na rynku. I od kiedy bez by to... tego. Bez, znaczy, ograniczenie na Głębokiej już jest. Natomiast no, w lecie na pewno pojawi się też rynek jeszcze. Jak Państwo wiecie, przymierzamy się w tej chwili do remontu samej nawierzchni rynku. Będzie ten etap remontu podzielony na dwie części. Osobno będzie sama droga i pierzeje. Na samym środku będą wykonywane badania archeologiczne w tej chwili. I to na pewno po tych badaniach archeologicznych dopiero będziemy mówić o wymianie samej nawierzchni. Także ogródki na pewno się pojawią. Być może nie będą miały takiego pięknego widoku na Floriana, bo może się zdarzyć tak, że rzeczywiście Florian będzie zasłonięty i te wykopy będą zasłonięte, ale no jakoś ten remont musimy przeprowadzić.